noc widzisz, dużo się zmienia, lodowiec się pojawia. No, bo normalnie jakieś ten dziwne dziwności tutaj się wydarzyły. Wczoraj jak żeśmy jechali, to z tej Google nawigacji, z Google Mapsów, to nam kobita tutaj nas prowadziła. No i nawet żeśmy mówili, że tam właśnie była akcja, że tam coś tam Google z tym gościem, który tam był lektorem tam w tej nawigacji, że coś tam poszło nie tak, że już nie będzie tego głosu. A w tą stronę normalnie jedziemy i gada chłop, jak żyw. Ale ładny Porsche. Ładny kolor, taki jaki to był? Turkusowy. O, taki właśnie. To jest wyraz dźwiękonaśladowczy. No właśnie nie pamiętam tam tego, dlatego powiedziałam to. Antropomorfizacja. No, ja nie wiem, co to się czasem w tej głowie lęgnie. Przylazłem po robocie, położyłem się do spania. No i tam za oknem uchylonym stoi elektryk. No jak on się tam ładuje, to on od czasu do czasu tam chłodzi baterię i ta pompka tam robi tak. No i taki już zapadający w sen koniecznie jeszcze musiałem, że w sumie to kurczę jakby ten, gdyby chcieć właśnie zastosować antropomorfizację, to można by powiedzieć, że samochód stęka, tak. No. Jakiegoś patefonu grają? No te granie, super muzyka granie. No! Czysto deszczy słoneczna, to to zmiarowy głąbny płon. Idziemy sobie na pokład i już płyniemy na jasną stronę mocy. Z tej ciemnej, najciemniejszej. BMK i chyba prawdziwa. No, jaka ładna. No, a co? Może ktoś wie, czemu te nasze jaszczurze mózgi robią tak, że subiektywnie powroty do domu z jakichś tam wycieczek, wypadów odczuwamy, że droga po prostu mija szybciej. Nie wiem, czemu to się tak dzieje, zastanawialiśmy się, ale to jest na pewno jakiś kolejny mózgowy wałek. Czemu to tak nam robi? O, komuś się alarmik włączył. A my już... Chyba nie mój. Ja. No. No, biegnie zbyt. I ruszamy. Spokojnie. Tam druga drezyna nadciąga. Nie. Nie my? No i za chwilkę Mortawika, to już jesteśmy u siebie, po jasnej stronie mocy. Po kamiennej, już się skończyły lasy, już sama skała, a pewno mnie nie widać. O, tak może będzie lepiej. Tyłem do kierunku jazdy. Co znaczy się płynięcia. Ojejku, i co, i żeśmy wytrwali. I od razu kierunek ten, McDonald's. O, powyginane było trochę, polatane, to normalnie 10 skoków przynajmniej było. No, ale ja też czuję. To normalnie tylko, a to na kolanie, co to mi... To tu, o, tu. To nie wiem, co to jest. Ale tu takie coś jest i mnie po tym normalnie skakaniu mnie boli. Z kamyczków ułożony falochron.
No, te kamienie to kurczę mają tutaj dobrze opanowane, jak to ładnie przy drogach układają. O, a tam jest dźwig. I tam jest mysiarnik. Chyba, że gdzieś wypłynął i teraz spierdały opowiadam. Ale chyba nie. Ale w ogóle patrz jaki... Ale ruch, 4 promy. No to nieźle. Widzisz? 4 promy. Raz, dwa, trzy i my czwarty. Ha! Selfie? Stop klapka. Dojście do wysepki tutaj zrobili takie fajne. No zrobili, no przecież to nie było takie. To zrobili. Ale to miało być dojście. A funkcja falochronu jest poboczna. Kto tu hejci? Kto tu hejtuje? Tak jest. Motury tam na dole. Jak żywe. No, także już chyba nie będziemy nic więcej tutaj mącić i głosić. Kto dotrwał do końca, to fajnie. Jeszcze za 800 koron. I pokażemy McDonald'a. I będzie porównanie, ile za 800 koron można zjeść włos, a ile za 800 koron można zjeść stawangę. Ale nie zjemy, co ty za 800 koron, po prostu nie ma szans. Chyba, że wymiotowali w międzyczasie, byśmy się musieli przypłynąć. No nie ma szans. Przecież popatrzcie, nawet jak, nie wiem po ile te cheeseburgery są, chyba po 30 koron. 25 sztuk by wyszło, to by dało radę. W sumie ja 20 kiedyś cheeseburgerów zjadłem. Na 3 osoby? A na 3 osoby 25? Próbujemy? Na pewno na sałatkę. Też miałbym na sałatkę. Celem uspokojenia swoich wyrzutów sumienia. Nie mam tego. No i bardzo dobrze ja też mam. Zagryziesz burgera sałatką. Już będzie zielone. No i co? I pochwaliłem, że normalnie się fajnie jechało, że jadą tak jak normalnie ograniczenia i wjechali. Zjechali z promu normalnie dzbany. 80 w tunelu można jechać, to jadą buraki 60. Masakra. I co? Tam żeśmy nawet kurczę jechali i był wjazd normalnie na drogę. I kurczę mówię, nawet niemożliwe. Wszyscy wjechali, nie trzeba było tak jak tu w tym normalnie Stavanger zwalniać do 5 na godzinę, bo sobie nie potrafią pasa zmienić. Zjechaliśmy z promu normalnie, 3 pasy. Do widzenia. Korek. Dramat. Kto tutaj hejci? Kto hejci? No nie, no bo już żona się już tyle nachęciła, że już nie może za mnie, więc... Więc ktoś musi... Ktoś musi limit zrobić. No to tyle. Już, definitywnie z tego nie, bo jeszcze będzie ten... Boże... Ten... Aha. Dźwig. Dźwig. Dobrze, żebym przypomniałeś, bo bym zapomniał. To jeszcze dźwig. Idziemy zobaczyć na ten dźwig. No, patrzą jakie bydle. Ty, czy to jest Jalf? Nie, to jest Saipem. Saipem albo Saipen. Taki. Za siatkę, żeby nie było tych drutów widać. No. Gigant. Oczywiście są większe, tak jak mówiłem. Ten Tialf jest większy, ale to już jest gabaryt spory. Nie pamiętam ile tam ludzi w ogóle pracuje, bo chyba na Tialfie jest około 200 osób obsady. To w ogóle jakieś strasznie chore pieniądze. Pieniądze kosztuje wynajęcia takiego dźwigu, ale to w opisie filmu wrzucę akurat tego. No to co? To tyle. McDonald's. Pomyte. Normalnie gnoje, rąk nie myją. Zamówienie 17.11. 17.19 już jest konsane.
podwójny cheese. O, tutaj jest cheese i bekon. O, ten dobrze wygląda. Ale małe. I gratis frytki, bo sobie chyba pomylili, ale no, małe. I gnoje rąk nie myją i nie ma normalnie tego farfocza i nie ma mydła. No, tu napiszę opinię. I tu co? Cheeseburger i co? I fryty. Frytki z jalapeno. Tutaj w burze niektórych znajomych. Na przykład takim szpiegiem był... Audycję przyciszymy o szpiegach. Jak Wataha odwiedziny w McDonaldzie odnajduje? Dobrze. Nie no, spoko. Ile było? 8 minut? 8 minut. Zamówienie dość spoko. Zamówienia dość spoko, ale syf. Brudna toaleta. Już pomijam to, że jest mocno klaustrofobiczna. Jeden pisuar nieczynny i co jest po prostu rzeczą skandaliczną? Brak mydła. A oni tutaj mają przecież co godzinę kontrolę czystości i nie wierzę, że w przeciągu godziny taki ten cały dispenser do tego, do mydła, że go po prostu można opróżnić. Czyli jesteśmy w Stavanger i jest wszechobecne w dupie manie. Ma być fajnie, po prostu w pracy, a resztę to olać. I co? Jest, a tam nie ma McDonalda. Jest, aha. Kod QR się dostaje na Paragonie, na Kwiteringu. Tam, żeby im właśnie napisać opinię. No to przebrnąłem tam przez te wszystkie tematy. Co do czystości, toalet nie było. Dopiero tam się musiałem do specjalnego miejsca dostać. Ale za to gratisowe frytki. To tam im napisałem. Do tego, no, frytki gratis, bo się im coś pomieszało. Trudno, przeżyjemy. Ale nie zjedliśmy, bo już żeśmy nie mogli wepchnąć i... No mi wątek urwałaś. Że do toalet się tam dogrzebałeś, w sensie, żeby... No, dogrzebałem się tam do tych toalet i w podziękowaniu za napisanie opinii tam proponują, żeby wpisać imię, nazwisko, oczywiście swój adres e-mail i telefon w zamian za jakiś kupon rabatowy. Oczywiście zlałem to moczem ciepłym, bo później normalnie będę dostawał 15 maili dziennie i 3 smsy ze świetnymi ofertami McDonaldowymi. No i co? Był ten bacon cheeseburger. Niby to taka duża kanapka miała być. Ale szczerze powiem, że chyba lepiej odnajduje w moim smaku klasycznego cheeseburgera. Podwójnego oczywiście, no bo tamten też był podwójny, tylko że z boczkiem jeszcze. A dziwne, nie? Bo z boczkiem to mi powinno bardziej smakować. Wtedy to boczko lub nie. No ale lepiej odnalazłem ten... A wy co? Bo ty miałaś co? Ja ty miałaś to samo? Ja miałam tylko boczkowego. I dobry? No, smakował mi, nie mam porównania z innym. No, znaczy to też... Znaczy to też nie jest, że mi nie smakował, bo to nie mogę powiedzieć, że było niedobre, aczkolwiek... Chyba nie powtórzę. Aczkolwiek nie jest to ten Drwala. Albo inna zbójnicka. No. Nie to Drwala. No, Drwal jest dobry, ale zbójnicka no to bije po prostu wszystko na głowę. To bez. Bez żadnych dyskusji. Kanapka zbójnicka jest przekozacka. Ale to już dawno i chyba nie ma z 3 lata temu. Ostatni raz, albo może nawet ze 4. No i to w Polsce oczywiście, bo tutaj nie ma tych... Nie znają zbójów. No nie, zbójnicka to jest dobry produkt. Jakaś sezonowa? Plackiem ziemniaczanym. Z plackiem ziemniaczanym, z oscypkiem i z takimi, i z kwadracikami. Z kwadracikami, czyli z boczkiem. Pokrojonym w kostkę. Kwadraciki, tak.
Mareczku, zjesz pierogów? Nie, nie, nie. A Mareczku, zjedz może pierogów? Nie, nie, dziękuję. No dobra, ale to w końcu zjem. Tylko proszę więcej tych kwadracików jak niż ostatnio. I stąd się właśnie wzięły kwadraciki, więcej detali nie podam. Co za mareczko? Co za mareczko? Aczkolwiek każdy mareczek, to znaczy zainteresowany mareczek, który był involwert, zamieszany w ten temat, to na pewno się w kwadraciki, to się w tym miejscu odnajdzie. Jedziemy jeszcze do Faderów po Beseku opowiedzieć na gorąco, co to się wydarzyło i jak było. I chałupa.